No nie zupełnie się potwierdzają, bo prognoza mówiła o fali w wysokości 6,87 w dniu dzisiejszym mniej więcej od godziny 20 do 24. Natomiast już mamy na godzinę 8 7,07. Także już ta prognoza 7 cm została przekroczona. Obserwujemy, natomiast woda w Odrze, faktycznie przyrost wody jest relatywnie teraz spadł, on już nie jest tak duży jak był w godzinach wcześniejszych, także domyślamy się, czy spodziewamy się, że ta fala po prostu do nas przyszła szybciej, jest troszeczkę wyższa jak prognozowana, ale ona już po prostu do nas dochodzi. Myślę, że następne 2-3 godziny mogą potwierdzić takie nasze stanowisko, czy oceny. Wtedy znowu powtarza się to, co było przy pierwszej fali, że ona będzie po prostu długa. Czyli myślę, że no przynajmniej te 24 godziny może ten stan wysokiej wody się utrzymywać. Przepraszam, wysoki, ale na szczęście nie tak wysoki jak przy pierwszej. Najmniejszych problemów na razie z wałami. Wszystkie wały są monitorowane. W razie, jeżeli są jakieś pociągi w dalszym ciągu uszczelniane, w dniu wczorajszym były również foliowane na Zakrzowie, właściwie na odcinku, właściwie Sielce do Kotowic, na wysokości miejscowości również Zakrzów. Po ławie praktycznie jest sytuacja stabilna, nic się nie dzieje. Czy dzisiaj również jest wojsko do dyspozycji więźniom? Jak to wygląda? Tak, tak. Również zadysponowaliśmy 200 żołnierzy. 100 żołnierzy jest w gminie Oława i w razie potrzeby jest również możliwość przerzucenia części do miasta Oławy. 100 żołnierzy przybywa w Wielczu-Laskowicach i 100 więźniów właściwie już powinno dotrzeć również do Wielcza-Laskowic, bo tam sytuacja jest, jeśli chodzi o zabezpieczenie wałów, trochę najtrudniejsza czy najgorsza. Te prace są relatywnie mało zaawansowane. Jeżeli chodzi o polder, czy będzie otwarty, czy nie? Polder jest zamknięty, będzie otwarty przy wodowskazie na brzegu 6,20. Może być otwarty, natomiast nie ma jeszcze takiej decyzji i po posiedzeniu powiatowego sztabu wnioskujemy o to, żeby polder na razie nie otwierać. Wiązałoby się to bezwzględnie z ewakuacją dwóch miejscowości, Stary Otok i Stary Górnik. Przy tym poziomie nic nie zagraża, również nie ma zagrożenia dla miasta Oławy.